Witam was, widzowie, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Oczywiście na start wylosujemy zwycięzcę z poprzedniego odcinka i będzie to Maciej 5217. Pozdrawiam, jak może tym razem coś wygram. No i chyba wygrywasz. Kod z 2017 roku, jak najbardziej wszystko jest w porządku. Także gratulacje, skin do ciebie pójdzie, jak zejdzie z tradebana, bo ostatnio wypłacałem, jest sporo skinów na tradebanie. No tak, nie ma niestety tego bez tradebana, ale jeżeli zejdzie, to już od razu ci wtedy wyślę. No i widzowie, kochani, macie ode mnie oczywiście do wygrania tego skina. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcji na kanale u mnie, z dzwonkiem w komentarzu napiszcie sobie hasło biorę udział. No i oczywiście macie ode mnie do wygrania dwie kozy za wpłaty na CSGO Skins. Musicie sobie kliknąć ten plecik i w tym miejscu użyć sobie kodu S1MEC, no bo za każde 2 złote wpłacone na CSGO Skins z kodem S1MEC macie jeden ticket na kosę. Oraz oczywiście jest druga kosa, no i tutaj za każde 10 złotych wpłacone na CSGO Skins z kodem S1MEC macie jeden ticket na Huntsman i Polary o wartości około 1200 zł, także zachęcam do wpłat. No i przypominam, że czas na wpłaty jest do około czwartku, do środy czwartku, coś takiego, bo w czwartek już powinienem wylosować. Także widzowie, wpłacacie sobie z kodem S1MEC, oczywiście nagrywacie tak jak wpłacacie, no i podsyłajcie mi na Discorda i od razu na samym początku nagrania kliknijcie sobie F5, bo wtedy będę miał pewność, że oczywiście wpłacacie z kodem S1MEC. No i dobra, w tym momencie musiałem nabrać śliny, bo jest nowa skrzynka za 44,94 zł. Zobaczymy, czy pojedynczo oddam jakiegoś fajnego agenciora. No i niestety, ale nie. Bookshot, czyli totalnie nie jest to nic. Aha, możecie się zastanawiać, dlaczego Simek masz takie tło dziwne? Dlaczego jest tam taki syf? No powiem wam, widzę, że mamy remont w domu. No i jest mocno. No tak naprawdę przestawiłem biurko na drugą stronę. O kurwa, ale oddało! 125 zł. Strzelasz wyszerek, cudownie, cudownie, bardzo dobry traf, przepiękna skrzynia. No widzowie, no mam już myślałem. Mam remont w domu, przesunąłem biurko na drugą stronę, w sensie przestawiłem, za mną jest tutaj, tam jest teraz telewizor. No ogólnie jest mocno, ktoś do mnie tutaj pisze, dobra, ale co... Okej, znowu to jest profit, ej, czy to jest naprawdę jakaś mocna skrzynia? Przeleci, nie przeleci, FBI SWAT operator, dobra, spróbujemy sobie teraz, ej, bo to tak naprawdę na zero oddało praktycznie, dobra, zobaczymy, czy tak odda, no niestety, ale nie odda, nie sądzę, co to jest nic totalnie, to jest 90, ej, no dobra, bo to jest tak naprawdę tylko strata 30 zł, a trafiając jednego lepszego skina, przykładowo takiego za stówkę, gdzie jestem taki czerwony, dobra, to jest teraz już gorzej, no tutaj takiego, no dobra, spróbujemy jeszcze raz w takim razie, bardzo fajna skrzynia. No i dobra, okej, przyjmujemy to jak najbardziej. Jest tutaj, no 80 zł, niech będzie. Dobra widzowie, była chwila przerwy, ale teraz lecimy widzowie na pełne, bo musimy trafić coś dobrego. No i dobra, spróbujemy sobie może skrzynie procentowe, które mam nadzieję oddadzą dzisiaj. No tutaj teoretycznie na tego Classic Knife'a Crimson Web'a jest 1%, ale on kosztuje 1900 zł nawet. No 1600 ten tańszy, pill tested, no ale spróbujemy sobie, zobaczymy, czy uda się tutaj zwyciężyć na tym... Hamuj, nie, no nie, przeleci, jak nic, przeleci, no niestety, ale nie udało się. No dobra, próbujemy dalej, mam nadzieję, że może teraz coś odda, no i znowu nie, no to jest 1% Crimson Web, ale tak naprawdę jakby nam jeden taki poleciał, no to już by było dobrze, więc dobra, spróbujemy sobie na szybkim trybie, może jeden, no chociaż jeden, no oddaj jeden. Nie, no dobra, do 2000 zjadę, ale może trafię, proszę, oddaj, no come on! Nie, no nie ma, obok. Nie oddał. Nie odda. Nie odda widzowie ten 1% Crimson Web. Nie ma opcji. Dobra, nie oddało. Mamy 38 groszy z tego. No dobra, 2000 zł spróbujemy sobie bitwę w takim razie. Niech będzie może ten agent 3 razy. Niech będzie dev case 2 razy na buście. I niech będzie może beast case oraz anarchy case na buście. 1100 zł. Underdog na dwóch graczy. No i mam nadzieję, że uda się zwyciężyć. No, bitwy ostatnio nie oddawały zbyt dobrze. Bulion, witamy cię bardzo serdecznie. Pierwsza. Okej. Ja pierdolę. Co tu leci z tych skrzynek? Na początku ja myślę. Co to kurwa jest? Brazylia. Pierdol się! Nawet ci kurwa zaśpiewam. Co to jest? No co to kurwa jest? No tak dawno nie przegrałem. Ale przegrana. Ja pierdolę. 1600 zł. No przecież to są jaja jak berety.
944 złote nie zostało, no. Dobra, no czekajcie, spróbujemy może Eleganta na buście razy 3, 378 zł. Hamuj, chyba, nie, no na pewno lepiej niż obok. Na pewno, bardzo dobrze, to jest na zero, ale jest bardzo dobrze, naprawdę. I, nie no teraz chujowo, strażnie, no co to ma być za drop? Zwracam honor, totalnie zwracam honor. Dobra, jest jeszcze opcja, proszę. Przeleci? Ja pier... No nie wierzę. Totalnie nic z tego nie wypadło. Dobra, oddaj, proszę, kosa jakaś albo... Nie! Nie! Kurwa, no, no nie wierzę, no. 80... Nie, to nie ta bitwa, nie ta bitwa, to jest za 20. Nie, no, dupie mam taką bitwę, to chcę, to... Do tej chcę? No dobra, niech będzie ta. Jeżeli odda kosę, nie będę zły. Naprawdę, CSGO-skis będę uradowany, uszczęśliwiony. Naprawdę będę uwielbiał bitwy, po prostu. Proszę, niech odda jeszcze, no kur... Mam dość, serio. Patrząc na te bitwy, tak naprawdę... No dobra, teraz są tańsze skrzynie, no niech będą, no. To jest 7 zł, teraz więcej różnicy, więcej, dobra, 44 zł różnicy. Więc no... Przyjmuję to co, AWP egzoszkieleto, no okej, okay, jest droższe niż moja AWP, bardzo dobrze. M4 Gryfin, która jest też droższa niż moja flashback, bardzo dobrze, ej dobra, niech mi po prostu już nic nie leci do samego końca. Jemu jeszcze jakiś może, teraz kostka może mu polecić teoretycznie, proszę, oddaj mu kostkę, niestety nie, no jakby oddało tego Classic Knife'a, Crimson Web'a, to nie byłbym naprawdę zły, ale no teraz petka lepsze stan ja mam. Dobra, Plug Case. I teraz on ma w lepszym stanie. Owszem, jak najbardziej jeszcze w sat-tracku, więc jest to bardzo dobry drop. No i dobra, okej, wygrywamy tą bitwę. Nie jest to jakiś zawrotny profit, bo to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę 40 zł na plus. No tutaj 5, okej, czekajcie, w sumie jest tutaj dziczek. Dobra, 264 zł, no to są skrzynie AK-47 i chyba M4, jak dobrze widzę. No i to jest klasyczna bitwa, jakby była underdog, to bym był zły. Ale na samym początku dwa razy droższy kałach niż jego. No tutaj ten drugi kałaszek, 14 zł jest bardzo dobrze. Zobaczymy, co jeszcze będzie dalej. Point Tisare, który jest droższy niż mój Legion of Anubis, ale dalej prowadzimy. M4, dobra, dobrze, jest ok. Jest naprawdę w porządku, tylko co z tego, że coś tam mi wypada, skoro i tak nie jest to profit, bo bitwa, ogólnie koszt bitwy to jest 264 zł. Jakbyś policzyć i moje i jego, ok, no to tak czy siak to nie jest profit, to jest 235 zł, to jest minus. No jakbyśmy spróbowali tak pojedynczo, może coś by siadło w sumie. Gdzie jest ta AK-47, Westpac i Glock, a gdzie jest, o tu są, tu są. Dobra, może kałacha spróbujemy. No tutaj 50% szans na trafienie czegoś. Zobaczymy, czy uda się chociaż trafić dwa. Jak już dwa wypadną, będzie... Dobrze, nie no, jeden, no jeden, no i czemu akurat musi tak być? Dobra, 80 zł, no ale co z tego? Przeleci? Nichuja nie przeleci, no czemu daje mi dwa safari mesze? Czym sobie na to zasłużyłem? Co? Może... Pierdol się. Pierdolona skrzynka, no pojebię, mnie przysięgam, no jest noc już, widzowie, jest 22.18, jak słyszycie ten moment na filmie u mnie. No 300 zł, no dobra, jeszcze dwa minimum. No dobra, są dwa, ale Frontside Misty, no i... Okej, 200 zł, no dobra. 400, ile? 407 zł, no to teoretycznie jakbyśmy sobie spróbowali 407. Dobra, zrobimy tak. USP, tak, 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 tak i może tak. 368. Na standardzie. No może akurat wyjdzie i uda mi się tutaj coś jak najbardziej trafić. Dobra. A losowy bot niech będzie. Nie będę dawał, bo tej samej będzie bot Adrian w takim bądź razie. 368 zł za bitwę. No i Brak lotu kosztuje tyle pieniędzy. Bardzo dobrze, jestem. Ale Paragon jest droższy. Owszem, jak najbardziej jest droższy. Co z tego, że ja trafiam USP Style
USP Orion, on jest drogi. On jest kurwa drogi, let's go! I to jest tak naprawdę wartość Case Battle już w tym momencie. USP Orion przepiękny. Przepiękny USPik. Cudowny USPik. Ja mam u siebie print streama, dlatego go nie będę wypłacał, ale jeżeli wygram tę bitwę, może w sumie. Czego mi brakuje? Glocka mi brakuje, jakiegoś gloczka. No tutaj możemy sobie jakiegoś gloka wypłacić. Zobaczymy w ogóle, jakie gloki są. Czy są jakieś fajne? No na razie jest dobrze. I... Nie, wygrywamy, spokojnie, wygrywamy. Jest to bardzo dobry draft, jest 100 tysięcy złotych. No więc sobie zobaczymy, jakie są tutaj gloki w ogóle. Gluk, 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 gluk. Dobra, no takie to nie. Dobra, dziś jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. No i tutaj coś może, może tego nie, tego nie. Tego nie. Pink Dedypad, nie, no może nie. Glock Vogue, Neonoir, Wasteland Rebel. Czy nie ma żadnego fajnego Glocka tutaj? Nie widzę, bynajmniej. Franklin kosztuje. Aha, bo to jest Glock Franklin, no tak, bo przecież Petka Franklin jest tania. Glock Gamma Doppler za 200. No, czy ja potrzebuję takiego Glocka? Ja takiego do gry bym sobie jakiegoś losowego chciał. Przykładowo, może ten Wasteland Rebel w sumie jest ładny. Water Elemental, przepraszam. No dobra, myślę, że taki może być w Factoryniu. A może Glock Vogue? Którego, widzowie? Którego? Glock Vogue może w sumie. Wasteland Rebel już miałem często. Glocka Wasteland Rebel. Dobra, wymieńmy sobie za USPA. Dobra, wypłaćmy go sobie. Zaraz go oczywiście sobie zaakceptuję, żeby mieć tutaj. No, w tym momencie tak naprawdę mogę jeszcze sprzedać. A dobra, sprzedam w sumie wszystko. I skoro tak zostało... 2%. Jeden, proszę jeden. Hamuj, proszę. Let's go, kurwa, mamy to. I kurwa co. Pu, kurwa. To jest koniec, wychodzę, koniec. Przeleć. Kurwa, i kto jest królem? I kto jest pierdolonym królem? Co tu kurwa się dzieje? Jest mi sobie 22:22. Ja pierdolę. 10, 0 kurwa, 10 tysięcy złotych zrobiłem. Zera. Koniec. Dziękuję. Kod jest jeden, jak wizowy wpisujcie, oddaję. Ja pierdolę. Nie wierzę. Kod jest jeden, mech 2 złote, to jest jeden ticket na kosę i 10 złotych na... Z kodem jest jeden, mech to jest jeden ticket na Huntsman Life Lore. Kod jest jeden, mech używajcie, plus 10% do załadowania, 20 na start. Dziękuję bardzo za oglądanie. Ja jestem kurwa w szoku. Dziękuję za oglądanie, widzimy się już w następnym odcinku. Siema.